Obejmując urząd prezydenta miasta Łodzi, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Mieszkańcy Łodzi dali nam wszystkim jasny sygnał, że chcą kontynuacji, stabilizacji, zrównoważonego rozwoju. Łodzianie odrzucili pesymistyczną wizję przyszłości, pokazali, że kochają Łódź, że chcą i doceniają te zmiany, które w naszym mieście w tej chwili następują. Chcą budować nową, lepszą Łódź. Tak duże poparcie dla mnie to olbrzymi zastrzyk. Ale dla nas wszystkich wynik głosowania to olbrzymie zobowiązanie. Musimy teraz prawidłowo odczytać intencje mieszkańców i zrobić to, czego od nas oczekują. Dlatego w imieniu zdecydowanej większości łodzian mam w tym wyjątkowym dniu olbrzymią prośbę do Państwa wszystkich. Skończmy raz na zawsze na tej sali z polityką. Nie mamy się już o co kłócić. Przed nami 4 najważniejsze lata. Rewitalizacja, dojazdy do autostrad, budżet obywatelski i małe projekty inwestycyjne na osiedlach. To jest to, co obiecywaliśmy wszyscy w trakcie naszej kampanii na rzecz naszego miasta. Wszystkim nam powinno zależeć, żebyśmy zakończyli przebudowę dworca, żebyśmy zakończyli i przeprowadzili inwestycje drogowe wokół nowego centrum, czy dokończyli budowę trasy WZ. Nie ma chyba na tej sali, chcę w to wierzyć, nikogo, kto by był przeciwny, żeby wydać prawie 4 miliardy dotacji unijnych na zmianę jakości życia w naszym mieście. Na 21 kluczowych projektów, które już teraz znalazły się w kontrakcie dla naszego regionu. W trakcie kampanii wyborczej, również na tej sali, padło wiele niemiłych i często niepotrzebnych, niesprawiedliwych słów pod moim adresem. Szanowni Państwo, w tym momencie zapominam o tym. Łodzi potrzeba w tej chwili pokoju, rozwagi i stabilizacji. Potrzeba zgody. Tego oczekują wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Możemy razem zmieniać i przebudowywać Łódź. Każdego dnia Łódź stać na wielki sukces i obiecuję, że z chęcią się z Państwem tym sukcesem będę dzieliła. Liczę na merytoryczne i uczciwe debaty. Chciałabym wychodzić z tej sesji uzbrojona o nowe argumenty, nową wiedzę i nowe spojrzenie na szereg spraw. Proszę Was o to, żeby jeżeli krytykujecie, to podpowiadajcie konstruktywne rozwiązania. Jeżeli kontrolujecie, to nie sabotujcie kluczowych projektów dla miasta. Bądźcie sceptyczni, ale nie straszcie łodzian. Mam też nadzieję, że będziemy zawsze stali po stronie interesu mieszkańców naszego miasta, czyli nas wszystkich. 4 lata temu byliśmy niemal w jednym szeregu z Radomiem. Teraz prześcigamy Wrocław. I obiecuję Wam, że te 4 lata będą dla Łodzi naprawdę kluczowymi, takimi, które zmienią bieg historii naszego miasta. Dlatego mam nadzieję, że w tym biegu wszyscy będziemy biegli w jedną stronę. I o to serdecznie wszystkich Państwa proszę i do tego zachęcam. Gratuluję raz jeszcze wszystkim radnym wyboru.
i życzę, żeby to były dobre 4 lata dla naszego samorządu. Życzę Wam, żebyśmy jak najczęściej, tak jak teraz, jesteśmy chwilowo zadumani, myślimy nad tym, jak będą wyglądały te 4 lata. Ja życzę Wam, żebyśmy coraz częściej spoglądali na twarze mijanych nas gdzieś na ulicy, na spotkaniach łodzian. I zobaczcie, jakim doskonałym barometrem jest pojawiający się na ich twarzach uśmiech. Ja to czułam w trakcie kampanii i wiedziałam, że dzięki temu ten bardzo dobry wynik, bo pierwszy w historii samorządu wynik wyboru w pierwszej turze, czułam to wsparcie i czułam, że taki może być wynik właśnie przechodząc po ulicach naszego miasta, kontaktując się i będąc bardzo blisko mieszkańców każdego dnia. Czułam, kiedy widziałam, jak z zasępionej, smutnej twarzy zaczynał rozbłyskać na tej twarzy uśmiech. I życzę Wam, żebyśmy z takim uśmiechem spotykali się jak najczęściej. Nie tylko ja jako prezydent, ale również Państwo, bo to znaczy, że Łódź płynie w dobrym kierunku. Wszystkiego dobrego.